Polska branża przetwórstwa drewna to silna gałąź polskiego przemysłu. Co roku firmy zajmujące się przerobem drewna przetwarzają około 35 milionów metrów sześciennych tego surowca. Wykorzystują do tego maszyny i urządzenia produkowane zarówno przez międzynarodowych potentatów, jak i mniejsze krajowe zakłady. Jednym z krajowych wytwórców maszyn do obróbki drewna jest firma Amix z siedzibą w Pierzynach Małych w województwie łódzkim. W jaki sposób powstają urządzenia firmy Amix? Praca nad zleceniem klienta zaczyna się od uzgodnienia oczekiwań i wymagań, jakie spełnić ma zamawiane urządzenie. Po ustaleniu parametrów maszyny swoją pracę rozpoczyna biuro konstrukcyjne. To tutaj powstaje projekt, który obejmuje szczegółowe informacje technologiczne i jest podstawą do rozpoczęcia produkcji. Stąd na poszczególne działy produkcyjne trafia odpowiednia dokumentacja oraz pliki dla urządzeń sterowanych numerycznie. Zdecydowana większość elementów maszyn powstaje na miejscu. Podczas ich wytwarzania wykorzystywane są zarówno tradycyjne obrabiarki do metalu, jak i nowoczesne urządzenia CNC. Z dostarczonych do zakładu stalowych płyt i profili wycinane są elementy składowe ram i korpusów maszyn. Po wstępnym przygotowaniu trafiają one do spawalni, gdzie łączone są podstawowe części składowe budowanych urządzeń. Zróżnicowane potrzeby klientów sprawiają, że większość urządzeń przygotowywanych jest pod indywidualne zamówienia. Wszystkie urządzenia trafiające do klientów posiadają wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa CE. Amix został założony przez Piotra Wieczorka w 2004 roku i na początku zajmował się wytwarzaniem części oraz podzespołów maszyn i urządzeń przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Duże zainteresowanie klientów z branży drzewnej spowodowało, że z czasem Amix wyspecjalizował się w produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do obróbki drewna. Dziś firma posiada ugruntowaną pozycję na rynku. Maszyny oferowane przez Amix to oryginalne i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne. Ich produkcja realizowana jest wielotorowo. Równolegle do korpusów maszyn w zakładzie Amix wytwarzane są inne części urządzeń, takie jak wały, tuleje, koła pasowe czy zębaty. Powstają one przede wszystkim z wykorzystaniem nowoczesnych wieloczynnościowych obrabiarek CNC. Część operacji wykonywana jest za pomocą konwencjonalnych tokarek i frezarek. Główną ofertę stanowią urządzenia wykorzystywane do przerobu drewna w tartakach, urządzenia do produkcji palet oraz drewna kominkowego. Łącznie to ponad 30 różnych typów urządzeń. Rocznie firma wytwarza około 100 traków taśmowych, a także około 150 innych maszyn. Najczęściej zamawianymi produktami są traki taśmowe PT100 oraz traki i pilarki tarczowe. Następnym etapem produkcji jest malowanie zespawanych korpusów i ram. Stal najpierw jest oczyszczana, a następnie trafia do lakierni. Pomalowane korpusy trafiają na halę montażu. To tutaj ostatecznie powstaje maszyna, która trafi do klienta. W zakładzie Amix jednocześnie realizowana jest produkcja kilku urządzeń. Specjaliści zatrudnieni w firmie łączą wyprodukowane w fabryce elementy, a następnie wyposażają je w systemy napędu i sterowania. Ich dostawcami są wiodący głównie polscy producenci. Na koniec wyprodukowane maszyny są testowane i przygotowywane do transportu. W wielu przypadkach Amix dostarcza swoim klientom kompletne linie produkcyjne, zapewniając również montaż i przeszkolenie użytkowników maszyn. Ważnym zagadnieniem w przypadku zakupu maszyn jest serwis posprzedażowy. Aby zapewnić maksymalnie krótki czas reakcji na zgłoszenia, Amix utrzymuje odpowiednie stany magazynowe części zamiennych. Pozwala to na błyskawiczne realizowanie wysyłek. Wciąż rosnąca wielkość produkcji firmy wskazuje, że maszyny produkowane przez Amix spełniają oczekiwania klientów, którzy często wracają z kolejnymi zamówieniami. Głównym rynkiem zbytu jest oczywiście rynek krajowy, jednak około 30% produkcji trafia za granicę. Eksport realizowany jest m.in. na Węgry, Rumunię, Słowację, Łotwę, Białoruś oraz do Niemiec i Francji. Część maszyn trafia także do krajów skandynawskich. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem urządzenia, zapraszamy do kontaktu. Informacje kontaktowe znajdziesz w opisie do tego filmu lub na stronie www.amixwieczorek.pl. Film został zrealizowany przez Drewno.pl na zlecenie firmy Amix Wieczorek.